fajny, o, jest świetna zabawa, naprawdę taki bardzo rajdowy, ale mi się problemy przerywał samochód co pewien czas. Nie na długo, ale myślę, że z 2 minutki poszło. Duża frajda, duże prędkości na wysokich, na dużych wysokościach jechaliśmy, także naprawdę miałem frajdę i zabawę. Dzisiaj wspaniały odcinek, wspaniałe widoki, dobry czas, ale czas wynika z pracy Filipa i z pracy samochodu. Tak naprawdę jestem bardzo zadowolony i oby tak dalej. Jak doszliśmy Wasiliewa, no to niestety zaczęło się coś dziać bardzo dziwnego. Samochód po prostu tak zwalniał, przerywał. Znaczy, no trudno powiedzieć, że diesel przerywał, po prostu jak gdyby tracił dużo mocy. Wszyscy mówią o tej wysokości, ja naprawdę nie czułem żadnej różnicy. Samochód odczuł naprawdę sporo, ponieważ według mnie było 50% mniej mocy samochodu, ale ja i Filipie czuliśmy się świetnie. No i później to zniknęło i później znowu się pojawiło i znowu zniknęło. No i właśnie z inżynierami teraz rozmawiałem, żeby to znaleźć, no bo to jest bardzo przykre. To jest w zasadzie nie do odnalezienia i tak z marszu nie można powiedzieć, co to jest. Na szczęście mamy taki znacznik, że na mapie, na dacie będzie, w których miejscach to się działo i oni już spokojnie powinni odnaleźć, co się stało w aucie. Było bardzo dużo takich osuwisk, które przeszkadzały w jeździe, nie można było ciąć zakrętu, trzeba było bardzo uważać, ale finalnie nie było tak źle. Jak już chcesz wyprzedzać, jak już doganiasz gościa, to wtedy się kurzy tak jak trzeba, to śmieszne jest. No, fajny, fajny dzień, no, dla mnie duża frajda taka z samej jazdy, bo szybko, dosyć długo, 550 km, naprawdę długi odcinek, ale poprzez szybkość w zasadzie nie męczący, nie czuję się jakiś zmęczony, wykończony jak po tych super wydmowych takich kawałeczkach, które nas naprawdę doprowadziły do błędu. Spodziewałem się, że będzie dużo gorzej, spodziewałem się, że 530 km dni dawkości, natomiast mógłbym jeszcze raz pojechać 530.